Witajcie, dziś zapraszam Was na trzeci odcinek kariery Liverpoolem. Mamy pierwszy mecz w lidze, ale zanim on, najpierw jeszcze zajmę się transferami. Mam tu listę z młodymi, perspektywicznymi graczami. No i myślę, że z trzech z nich na pewno sprowadzę, bo jest to dobra inwestycja na przyszłość. Ale oczywiście w drużynie nie są potrzebni tylko młodzi zawodnicy, ale też tacy starsi, bardziej doświadczeni. No i ja mam tu takiego piłkarza, którego chciałbym sprowadzić. Tym zawodnikiem jest nikt inny jak Javier Mascherano. Piłkarz kojarzony głównie z FC Barceloną, ale też właśnie przez 3 sezony grał w Liverpoolu. I to właśnie tu stał się gwiazdą światowego formatu. Także spróbuję go ściągnąć. Będzie to taki wielki powrót Javiera do Liverpoolu, można powiedzieć do jego domu. A poza tym to dość uniwersalny piłkarz, bo może grać jako defensywny pomocnik i środkowy obrońca. No dobra, teraz czas na nasz pierwszy mecz w lidze. Gramy na wyjeździe ze Stoke City i ten mecz oczywiście sobie zagram, ale muszę Wam też powiedzieć, że większość meczy w tej karierze będę symulował, ale żeby nie było nudno, to na pewno jeden mecz na odcinek będę chciał na pewno zagrać. Także zaczynamy. Spójrzmy na ustawienie, w jakim dzisiaj zagra Stoke City. Trener wybrał ustawienie 4-5-1. Samotnie grający napastnik będzie wspierany przez przesuniętych nieco do środka bocznych pomocników. Gaja do Sturridge'a niestety trochę za mocno, a wcale, że nie brawo, tylko że Butland. Hicks, Sako, ale na szczęście Kane'a po sterunku. Henderson do Sturridge'a. Sturridge biega w pole karne. No i jest. Prowadzimy 1-0. I oczywiście możemy zobaczyć autorską cieszynkę Daniela Sturridge'a. Ależ się popisał, jakaż pewność siebie. Co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No nareszcie jest gol. Ten mecz robił się nudny. Rzeczywiście, jak dotąd na boisku nie działo się właściwie nic ciekawego. Rzutka na Shaqiriego. No na nasze szczęście reprezentant Szwajcarii zbyt wysoki nie jest. Mares, Riyad Mares, aj, niestety Betland wybija. Nie łapał, tylko piąstkował. Afelaj, ale Karius świetnie wyłapuje piłkę, brawo, oby tak dalej. Drużyna może być spokojna. Shaqiri. Ależ interwencja Kariusa, po raz kolejny nasz bramkarz ratuje nam tyłek. Przerywa grę słusznie, był faul, pytanie, jaka będzie decyzja. Dobrze, przebił się. Sturridge, Wijnaldum, Firmino, no niestety Stoke przejmuje nam piłkę. Mamy 87. minutę spotkania, ależ dziura w naszej defensywie, Peter Crouch, no i niestety remisujemy 1-1. Słabo to wygląda, bo długo prowadziliśmy, a w samej końcówce po głupim błędzie tracimy gola. No nie można, po prostu nie można tak robić. Czekamy na rozwój wypadków. I to już jest koniec tego spotkania. Niestety nie udało nam się wygrać, ale moja drużyna dostała nauczkę i lekcję na przyszłość, że po prostu należy grać do końca meczu. Renato Sanchez, ten młody Portugalczyk, co teraz odszedł do Bayernu. Benfica chce za niego 14,5 miliona. No to myślę, że tak na początek zaoferujemy im 11,5. Marco Asensio, obecnie zawodnik Real Madryt, dam im 10 milionów. Zabrila Embolo, Bazylea chce 15 milionów. No to myślę, że im damy gdzieś tak 11 na razie. No i mamy wreszcie Javiera Mascherano. Barca chce za niego 29,5 miliona, no to myślę, że zacznę negocjacje od 25. Kenny Tete 12 milionów, no to łapcie Ajax 10.
za Ruganiego Juventus chce aż 17 milionów, no to ja zacznę od 12. Zaakceptujemy ofertę za jednego z naszych młodych juniorów, który nie jest mi potrzebny. Juventus chce kupić Origiego, ale go chciałbym jednak zostawić, także odrzucamy. No i oferta za Tete przyjęta, więc przystąpmy do negocjacji z zawodnikiem. I myślę, że dam mu te 70 tysięcy, ile chce. Brill, Embolo, no to tak samo. Renato Sanchez, Benfica się nie godzi na 11,5, no to macie w takim razie 13. Newcastle chce kupić Iloriego i go mogę sprzedać, więc dajcie mi tutaj 5 milionów, no i jest wasz. Juve nie godzi się na 12 milionów, no to dam im 14, bo Rugani jest na pewno bardzo ciekawym zawodnikiem. Barcelona nie chce sprzedać Mascherano, ale też trudno im się po prostu dziwić. Myślę, że z 28 milionów za Javiera im jestem w stanie dać. No i proszę, Tete przyjął kontrakt. Witaj w mojej drużynie. Gramy drugi mecz w lidze. Tym razem jest to Bournemouth. Artur Borus niestety siedzi na ławce. Przyspieszę trochę. No i super! Wygrywamy 4-0. Firmino 2 gole szczelił, oby tak dalej. No i patrzcie, Barca zgodziła się sprzedać Mascherano. Teraz przystąpmy do negocjacji z nim. Jestem w stanie na pewno dać mu tyle, ile chcę, bo jest absolutnie tego wart. No i przystąpmy też do negocjacji z Ruganim. Oferta za Iloriego 4,9 miliona. No to bierzcie sobie go, Newcastle. No i gramy mecz z Arsenalem. Właściwie to powinienem go zagrać, ale myślę, że przesymulujemy go i zobaczymy, jak moi zawodnicy sobie poradzą. Arsenal strzela pierwszego gola, Mesut Özil dokładnie, ale Milner z karnego wyprowadza nas na remis, także fajnie. I to już jest koniec, remis 1-1, biorąc pod uwagę, że graliśmy na Emirates, to jest całkiem niezły wynik. Mascherano niestety nie godzi się na nasze warunki jego kontraktu, a więc damy mu 150 milionów. Rugani, jeżeli nie chce zgodzić się na te 70, to niech dostanie 90 tysięcy. Myślę, że fajny zawodnik, więc warto go sprowadzić. Mascherano znów odmawia. Przyznam się, że bardzo chcę kupić tego zawodnika, więc niech stracę i dam mu na przykład 180 tysięcy. No i jest. Javier Mascherano, witaj w Liverpoolu. Witaj w swoim domu. Rugani nie chce zgodzić się na 90, no to dam mu 100, ale to już jest moja ostatnia propozycja. No i proszę, a jednak się udało. Daniel Rugani, witaj w drużynie. Gramy teraz mecze z West Hamem, ale najpierw przejdźmy do składu. No i musimy dać do wyjściowej jedenastki Javiera Mascherano. Może on grać jako środkowy obrońca i defensywny pomocnik. Na stoperze mamy duet Matip i Sako. No to myślę, że lepiej będzie, jak go damy tutaj za Milnera. I gramy u siebie na Anfield mecz z West Hamem. No i super, wygrywamy go 2-1. Riyad Mahrez strzelił 2 gole, a więc te pieniądze, które za niego daliśmy, już się zaczynają powoli spłacać, fajnie. Pozostaje nam zakontraktować Embolo, damy mu 70 tysięcy na 4 lata oraz Renato Sanchez mu damy na 4 lata 50 tysięcy. No i proszę, mamy już koniec okienka transferowego.
i super, Embolo przyjmuje kontrakt, witaj w zespole i tak samo Sanchez, również Cię witam u nas. Mamy ciekawe transfery, Witzel przechodzi do Interu. Hazard za 60 milionów przeszedł do Barcelony, no proszę. Alaba za 48 do Juventusu. Pastore w Atletico. No nie powiem, całkiem nawet ciekawe transfery. Okej, okienko się już skończyło. Teraz może ustawię sobie piłkarzy, których będę chciał trenować. Z napastników na pewno będzie to Brill Embolo. Dam mu na przykład stwarzanie sytuacji. Pomoc, no to wezmę sobie na pewno Renato Sancheza, niech uczy się mijać przeciwnika. Też damy podobne ćwiczenie Emre Chanowi. Z obrońców na pewno będę chciał trenować Daniela Ruganiego, a niech pogra sobie w dziadka trochę. I ostatni trening damy Tete, tak samo, niech się chłopak rozwija. I fajnie, Emre Can już prawie wbił 77 overall i od razu lecimy z kolejnym treningiem, no i proszę Emre Can 77, oby tak dalej. Lecimy dalej i widzicie z kim gramy kolejny mecz? Z Manchesterem United i ten mecz już sobie oczywiście muszę zagrać, ale to już w następnym odcinku, także już Was na niego zapraszam. Jeszcze tylko spojrzę na tabelę, po czterech kolejkach jestem na piątym miejscu z 8 punktami. Co ciekawe, na pierwszym miejscu jest Tottenham, który ma komplet punktów. Także to już wszystko w tym odcinku, zapraszam Was na kolejny odcinek, który zacznę od meczu z Manchesterem United. Cześć!